Witamy Państwa przed konfrontacją z ruchem Chorzów. Z nami zawodnik pierwszego zespołu, jest kluczowy zawodnik, Michał Kucharczyk. Prosimy o pytania. Michał, dwa pytania. Wczoraj po meczu trener Berg zapewniał, że ta dogrywka nie będzie miała jakiegoś zgubnego wpływu na Waszą formę fizyczną w kolejnych meczach. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy myślisz, że te dodatkowe 30 minut mogą wpłynąć niekorzystnie na Waszą formę w meczach z Ruchem Metalistym i Pogonią w lidze? Powiem tak, jesteśmy dopiero niecałe 14 godzin po meczu. Na stan teraźniejszy odczuwam trochę ten mecz, nie tak jak inne pozostałe. Jednak myślę, że jesteśmy na takim poziomie przygotowania fizycznego i ogólnie odnowy biologicznej tutaj w klubie, że będziemy spokojnie w stanie rywalizować przez pełne 90 minut w kolejnych spotkaniach. Dzięki. A jeszcze mam pytanie o... Bo ostatnio dużo pochwał było pod Twoim adresem. Rzeczywiście grałeś fantastycznie. Wczoraj trochę krytyki. Jak ją przyjmujesz i jak w Twoich oczach ten Twój wczorajszy mecz wyglądał? Czyli trzeba podejść do tego na spokojnie. W tylu spotkaniach może się w końcu przydarzyć jeden słabszy mecz. Zdarzył się wczoraj i nie ukrywam tego, bo nie zagrałem wczoraj na miarę formy, na którą w tym momencie jestem, którą prezentuję od początku sezonu. I myślę, że dobrze, że to stało się teraz, a nie w jakichś ważniejszych spotkaniach. Michał, mówisz, że wczoraj zanotowałeś słabszy występ, ale tak naprawdę nie było tak źle. No, przede wszystkim zasuwałeś od linii do linii, to od pierwszej minuty do 120. Tak patrzę sobie, 60 minuta, Michał zasuwa gdzieś tam przy linii, 90 zasuwa, 120 zasuwa. Ty się jakoś specjalnie przygotowywałeś inaczej niż w poprzednich sezonach do tych rozgrywek teraz przed latem? Czy skąd się bierze taka wyjątkowa wydolność i siła u Ciebie w tym sezonie? Czyli może co do wczorajszego meczu, to zostajmy na tym, że właśnie biegałem i przeszkadzałem rywalom, a co do tego przygotowania, to nie, przygotowywałem się ogólnie tak jak wszyscy z całym zespołem, jednak są zawodnicy, którzy dysponują dosyć dobrą wydolnością fizyczną, ja należę do grona tych zawodników, z czego jestem bardzo zadowolony, bo to pozwala mi, tak jak wspomniano, przez 120 minut zasuwać od linii do linii. Wczoraj wychodziliśmy ze stadionu około pierwszej w nocy i okazało się, że na bocznym boisku ci, którzy nie grali, mieli trening. To częsty sposób u trenera Henninga Berga, że jakby taki trening wyrównawczy dla zawodników, nawet w środku nocy? Czasami się zdarza, że w środku tygodnia, jeśli gramy mecze, trener dla grupy, która nie wystąpiła w spotkaniu albo nie znalazła się w 18 meczowej, mają taki wyrównawczy trening, aby byli przygotowani, gotowi do gry do następnego spotkania. Hubert Bugaj, TVP Sport. Ja chciałem się zapytać, dobrze grał w ostatnich tygodniach Śląsk, dobrze gra Jagiellonia, dobrze gra Wisła, są bardzo blisko Was w tabeli i chciałem się zapytać, czy czujecie jakąś presję z ich strony, czy w ogóle się nie oglądacie na wyniki rywali, tylko skupiacie się na swojej grze? Nie możemy się skupiać na wynikach rywali, bo tak naprawdę Mistrzostwo Polski jest zależne tylko od nas i jeśli my będziemy wygrywać nasze spotkania, to nie będziemy musieli patrzeć w tabelę, ile mamy punktów przewagi, ile mamy straty, bo będziemy cały czas na tej pozycji lidera i to nas tylko interesuje. Przed Wami teraz mecz z Ruchem. W zeszłym sezonie była porażka z Ruchem 1-2, ale i tak się cieszyliście, bo przed meczem zdobyliście Mistrzostwo Polski, także chyba dobrze Wam się kojarzy ten przeciwnik. Nie oszukując, z Ruchem u nas ogólnie gra się nam jakoś nie pod nasze dyktando, jednak musimy też wziąć pod uwagę teraz, że w Ruchu dużo się zmieniło i zobaczymy, z jakim nastawieniem przyjedzie do nas Ruch, jakim wyjdą składem, jakim ustawieniem. Wszystkiego dowiemy się najprawdopodobniej jutro. Więcej informacji będziemy wiedzieli na ten temat i no wiadomo, gramy na własnym stadionie, będziemy chcieli postawić nasze warunki i spokojnie zdobyć 3 punkty. Wczoraj była ta dogrywka z Pogonią, teraz w przeciągu tygodnia macie przed sobą 3 mecze, jest dużo kontuzji w zespole.
trener nie może rotować składem tak jak na początku sezonu i czy to będzie bardzo ciężki okres dla was, czy w ogóle się nie obawiacie tego tygodnia? Nie oszukujmy się, że jeśli chcemy grać na wysokim poziomie, zdobywać mistrzostwo, Puchar Polski, czy grać na europejskiej arenie, to musimy być przyzwyczajeni do rozgrywania ciężkich meczy co 3 dni i wiemy, że jesteśmy w stanie grać przez pełne 90 minut na pełnych obrotach w każdym spotkaniu. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i nie obawiamy się tego, że w którymś momencie może zabraknąć sił. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Panie Michale, proszę jeszcze 2 słowa powiedzieć o samym Ruchu Chorzów, bo tam jest nowy trener, wiadomo, Waldemar Fornalik. Na co jesteście przygotowani, na kogo najbardziej musicie uważać i na jaką taktykę jesteście przygotowani? Może tak. To ja może tak szybko sprostuję. No, pytanie wcześniej powiedziałem, że tak na razie skupialiśmy się na meczu z Pogonią, a co do meczu z Ruchem, to siądziemy jutro i na spokojnie trenerzy i sztab przekażą nam podstawowe informacje na temat gry Ruchu.